Dzień dobry, nazywam się Maciek Sawicki, pracuję w Polskim Związku Piłki Nożnej jako sekretarz generalny. Oglądacie Extra Time. Myślę, że nie będę grał profesjonalnie w piłkę, no dojrzewała we mnie przez jakieś 2 lata, bo cały czas starałem się robić wszystko ku temu, aby dalej kontynuować tą moją przygodę z piłką i rozwijać swoje umiejętności i tak naprawdę wskoczyć na ten no, najwyższy poziom zawodowy, profesjonalny. Niemniej jednak no, trzeba było podjąć tą decyzję i kiedy już ją podjąłem finalnie, wtedy też skończyłem grać w piłkę i było to takie trudne na początku. Ten okres tej transformacji był ciężki, bo człowieka ciągnęło na to boisko, potrzebował wysiłku fizycznego, tych pozytywnych emocji, tej walki na treningach, na boisku, ale stopniowo niestety trzeba było to wygaszać i poświęcać się nowej roli zawodowej w życiu, co też robiłem, ale w piłkę cały czas grałem. Zacząłem później grać w piłkę amatorską, w klubach amatorskich. Cały czas potrzebowałem tej pozytywnej adrenaliny, żeby utrzymać taki zdrowy balans w życiu pomiędzy życiem prywatnym a życiem zawodowym i sport mi tutaj, a w szczególności piłka nożna była niezbędna. Wielu kolegów było bardzo zaskoczonych, że nagle przestałem grać w piłkę. Co więcej, z wieloma później rozmawiałem po jakimś czasie i byli kompletnie zdziwieni, czemu podjąłem taką decyzję, bo pamiętali mnie jeszcze jako tego perspektywicznego zawodnika, z którym grali na boisku w jednej drużynie bądź w drużynie przeciwnej. No i zawsze się pytali, dlaczego tak wcześnie, w wieku 23 lat skończyłeś grać w piłkę, bo przecież mogłeś grać jeszcze. No, oczywiście odpowiadałem, jakie były tego przyczyny, jakie były podstawy podjęcia takich decyzji i tak naprawdę wszyscy to rozumieli, przyjmowali do wiadomości i wiedzieli, że w tym był jakiś sens. Z perspektywy czasu to, co mógłbym polecić młodym piłkarzom, to jest to, abyście w pełni oddawali się piłce, żebyście byli pochłonięci tą pasją, żebyście czerpali radość z piłki, ale pamiętajcie również, że życie też jest poza piłką, że czasami różne rzeczy można napotkać w swoim życiu i trzeba być przygotowanym na to, że w piłkę nie będzie się grać wiecznie. Ale to też może być dobra odskocznia zawsze od tej piłki, od tych ciężkich treningów, od tej żmudnej pracy. Pamiętajcie o edukacji, pamiętajcie o tym, że trzeba się uczyć, że trzeba też rozwijać się intelektualnie. Niemniej jednak stawiajcie na piłkę, grajcie w piłkę, bo to jest naprawdę piękna rzecz, piękna pasja i ja zawsze, jak tylko będę mógł i zawsze to robię, gram w piłkę.